Witam was wszystkich, po co też jesteście do AMC, a to przed wami ostatni odcinek z Greyman 3 Hurlum Havoc. Rozpoczynamy ostatni etap, ostatniego poziomu. Jest to ostatni boss, moi drodzy, Reflux z mocą Leptysa. Także, moi drodzy, jak widzicie, zebraliśmy 45 tysięcy punktów, czyli o 3000 więcej niż powinniśmy zebrać, czy o 2000. I drzwi się otwierają. Całe szczęście, bo myślałem, że potrzebuję więcej. Na szczęście nie potrzebuję więcej. I wchodzimy teraz do tego do sekretu. Ten oto sekret, panie i panowie, jest niesamowity, także on zaraz go pokażę, tylko musimy tutaj jeszcze dojść. Mini parkour oczywiście. Jestem mega szczęśliwy, że udało mi się to odblokować i patrzcie, raz, dwa, trzy, cztery szmaragdy. Na sam koniec, pięknie. 4500 w kombosie, ponad, bo to się przekręcił się licznik chyba dwa razy albo raz. Okej, okay, i tutaj mamy z zakrętami nieużyte stwory w tej grze, mamy niebieskiego... Cokolwiek tu jest, kanguru, po coś podobne. Tu mamy... O, świetnie sobie stanąłem. O, tak, kamera jeszcze bardziej mi pomaga. Tu mamy, jak widzicie, takiego stworka. Proszę bardzo. I tutaj mamy Xoraxa. Jest to Xorax, który miał być bossem w lesie czystych liści, jednak jego projekt musieli niestety porzucić, ponieważ nie mieścił się na mapie. Jak widzieliście w drugim odcinku Remana Trójki, był jego model, był jego wizerunek na plakatach, gdzie pisał Wanted, czyli poszukiwany, czyli bardziej, może nie poszukiwany, ale bardziej chciany, wiecie o co chodzi. Wanted to też chciany i poszukiwany w angielskim. Także bardzo fajny easter egg, bardzo się cieszę, że udało mi się to odblokować i w takim razie lecimy. 55 tysięcy punktów, mamy na końcu świnki. Nawet jeżeli bym odblokował punktów i by się te świnki rozwalili i mielibyście wtedy wymagane punkty, to nic by to wam nie dało, ponieważ musicie wejść do tej sekcji, po gwiazdkach i tak dalej, musicie wejść do tej sekcji z wymaganymi punktami, inaczej tego nie blokujecie. Dobra, zaczynamy bossa ostatniego. Ma cztery fazy, postaram się pójść po kolei, co i jak mamy robić. Lecimy. Oj nie byczku, lecimy. Okej, okay, pierwsza faza, moi drodzy, o, zapomniałem, bo jak się w drugiej grze, świetnie. Okej, okay. Co się skacze, potem się uderza. Pierwsza faza, ma tarczę i musimy mieć niebieską puszkę, żeby ją zbić. Takie strzałki, jak widzicie, mamy czerwone strzałki i niebieskie. One pokazują nam, jak mamy, gdzie są puszki na mapie rozstrzygane. Jak widzicie, on wysyła błyskawice. Im więcej, im nie ma życia, tym więcej tych błyskawic będzie wysyłać. Więc jak jest trochę daleko od niego, ma tarczę, też te błyskawice wysyła i wysyła też oczywiście kulki, te które musimy jak najbardziej uważać. Tarczę mu zbijamy niebieską puszką i potem atakujemy go czerwoną, bo nie możemy atakować niebieską niestety. I najlepiej być takie ustawki, ponieważ on te błyskawice wysyła w miejsce, gdzie my będziemy. Nie gdzie jesteśmy, tylko gdzie będziemy. Czy na przykład jedziemy w lewo, to on wyższe jej błyskawice przestać, żebyśmy idealnie w nią weszli w momencie, w którym będziemy w tamtym miejscu. Tak mogę wam to najpierw się wytłumaczyć. Na te kulki żółte nie mam sposobu, po prostu skaczę i staram się je unikać jak tylko mogę. I tu robię po prostu ósemki, tak widzicie, w ten sposób i za każdym razem staram się go uderzać. Nie nakręcam pięści, ponieważ moim zdaniem to nie ma sensu. Po prostu nawalam go takimi samymi strzałami sukcesywnie. I to jest pierwsza faza. Tak, w zasadzie nie zmieni, tylko zwiększają się ataki. Okej, dostałem raz, to nieważne. Damy sobie radę. Okej, ósemeczki. Czasami to nie wchodzi, widzicie, bo nie jestem ekspertem, nie jestem najlepszy w tą grę, ale staram się naprawdę jak mogę. Okej, i jak zrobimy to jeszcze raz, to powinien być koniec. Także zbieramy mu tą tarczę jak tylko możemy. Staram się to trzymać. Okej, nie dostaniemy tymi żółtymi kulkami na szczęście. Okej, dalej na czerwoną puszkę wylądowaliśmy. I teraz powinien być już koniec pierwszej fazy. Pięknie, panie i panowie, udało nam się. I jest znaczy druga faza, obija sobie bejło w plecy, powiększa się, Remen jest przerażony oczywiście, a my musimy się uporać z giga biga refluxem. Dwa ataki ma, reflux, po pierwsze, jak jesteśmy na górze, będzie starał się nas zepchnąć, jak widzicie, teraz zademonstruję. O, przepraszam, no też może uderzyć w ziemię, to w sumie nie zależy od tego, czy będziemy na górze, czy na dole. Jak uderzy w ziemię, wybija nas w górę i lepiej tego po prostu uniknąć, skocząc w górę, helikopter to jest spoko. Widzicie? Teraz po prostu uderzyć w ten sposób. Na szczęście mu się to nie udało. Oczywiście im mniej ma życia, tym częściej będzie on atakował zaradowa mechanika bossa. Ok,
Okej, udaje nam się jak najbardziej. Okej, musimy niebieską puszką dojść właśnie do tych tutaj łańcuchów, które mamy. Uważać na minę, którą rzuca. I zdobyć czerwoną puszkę i uwaga, wspiąć się na niego. Tak jak Andrzej mówi, to pani, musimy go nawalać i ja teraz spowuję, bo spację najszybciej, ja mogę, jestem mistrzem w pikaniu spacji, panie i panowie! Pół życia za pierwszy razem! Panuszki Boga! Okej, uciekajmy od niego. Pół HP mu zbiliśmy, także jego ataki będą naprawdę szybkie. Musimy się pilnować. I to bardzo. Okej, mój cel nie docenia na tej fazie ani razu. Czy to się uda? Byłoby naprawdę fajnie, gdyby się udało. Okej. Dobra, tu zejdziemy sobie szybko na dół. Super. Dobra, niebieska puszka po raz kolejny. Szybko, udało się. Okej, pospieszmy się trochę, żeby go wyprzedzić. Dobra, tu sobie zaatakuj, ja zejdę tutaj. Pięknie. Panie i panowie, także jak widzicie, te fazy potrafią być naprawdę proste i przyjemne. Tu poczekamy sobie, bo... Okej, tu polecam oczywiście nakręcić sobie rękę, żebyście widzieli jak najwięcej, no bo raczej oczywiście uda go rozwalić już za drugim razem. Nie uda mi się pewnie. Nie udało mi się, brakło mi, bo jednego uderzenia mi brakło. Come on, man. Okej, dobra. I teraz tylko takie będą ultra szybkie, ponieważ ma ultra mało życia. Dobra, nie dostanę ani razu, staj, ja już się tak rozgryzłem już lata temu. O, dostanę jednak. Synek, myślisz, że zapomniałem? Jestem najlepszy w tą grę. Jestem bogiem tej gry. Dorosłem z tą grą i nie zamierzam w ogóle przekać w tą grę. Jestem bogiem tej gry. Jeżeli nie umiesz grać w mojej grze, to nie atakuj mnie ze swoim Fortnite'em. Coś tego typu. Nieważne. Okej, zaatakuj sobie. Pewnie. Ja cię uderzę stary raz tą czerwoną puszką i ty leżysz. I druga faza leży. I jesteś po perfect Gucci. Nie dostaliśmy ani razu na tej fazie. Pani, panowie, uwaga! Styk! Okej. Okay. Ojej. O, biedny defruktik. Trzecia faza to jest... polega na tym, że on leci w górę i my musimy dojść do niego na górę, uważając na jego ataki. Ale zanim to, jest tutaj schowany sekret. Ja... nie chcę spać, ponieważ jeżeli umrzemy na jakiejkolwiek fazie, na tym właśnie zaczynamy wszystko od początku. Co nie jest fajne. A to wymaga od nas zejścia tutaj na dół. Dokładnie tutaj. Nie wiem, czy mi się to uda. Tutaj są oczywiście strzałki, ale strzałki mogą nam misję wskazywać. Okej, spróbujmy to zrobić. Udało się, okej. Tu jest platforma, widzicie, mamy żółtą puszkę, żeby potem wrócić. A my idziemy tu po ostatni zielony szmaragd w grze. Oficjalnie, panie i panowie, zebraliśmy... O, nie spadnie teraz. Wszystkie szmaragdy zielone w grze. Wszyściutkie jakie są. Nie ma innych, nie ma ukrytych jakiekolwiek. Te cztery szmaragdy ostatnie w tym sekrecie były. Najtrudniejsze do zdobycia, na szczęście nam się udało je zebrać. Okej, lecimy na górę. Tyk. Okej, 59 tysięcy punktów. Pięknie. I tu oczywiście kamera nie jest waszym przyjacielem. Jakoby byście myśleli, że jest, to nie jest. I tutaj jest jedna wyznaczona ścieżka, ponieważ te platformy znikają, jak widzicie, pod nami i my musimy dojść na górę. Czasami możemy dojść, czasami nie możemy dojść, na które platformy musimy znać tutaj ścieżkę. Ścieżka oczywiście jest jedna, więc trzeba ją znać. My przeskoczymy sobie stąd tutaj, nie zdążymy i nie zdążyliśmy. O, poskoczyłem w powietrzu. Dlaczego nie? I tak już tą grę zepsuliśmy tyle razy na masę różnych sposobów. Okej. Nasz cel dojść na górę i dostać pomarańczową puszkę. Oczywiście nie umrzeć przy okazji. Uwaga! Bum, udało się. Ona zaatakował, ale nic to oczywiście nie sobie stało. Okej, uwaga, 3, 2, 1. Fuu! Teraz tym nie kieruję. To leci samo. Trzecia faza z głowy. Została nam ostatnia faza, najdłuższa i najcięższa. I to będzie miniatura. Na 100%. Nie ma lepszej miniatury. To może to. Może to. Też jest spoko. Zobaczymy jeszcze. Ale właśnie ten widok na Jemena, tego Refluxa, bardzo fajny sposób. Na zrobienie miniatury. Andrzej ma tam sprawę. Okej. Globus ze swoją latającą maszynę nam pomaga. I to jest, panie i panowie, ostatnia, najdłuższa faza. I to ja uważam jako główną walkę z nim. Lecimy! Nie wiem, czy słyszałem ten tekst. Chyba nie. Szczerze.
okej. Może to on porwał André i dlatego nie możemy go znaleźć. On pracuje z Antiglobox, nieważne. André oczywiście jest zły, a Globox uważa, że jest dobry. To nieważne, że on został porwany i w ogóle wszyscy używają go bez jego woli. Reflux za każdym razem ma dwie tarcze, musi mu je zbić i potem musi uderzyć w Bejło. W ten sposób. I tak kilka razy. Nie trzeba było porywać André! Okej, i teraz Reflux wrzuca siebie Mroklumy. Szczerze, nie mam pojęcia, co się dzieje. Skoro mocne tyca, że umasuje Mroklumy. To nie jest istotne. Istotnym jest to, że mamy teraz pechiku narzetający na ziemi i musimy Mroklumy wszystkie rozbić po kolei. Największe grupy. Im więcej Mroklumów do niego nie dojdzie z powrotem, tym mniej życia on odzyska. Także musimy jak największe grupy uderzać. Ta walka może trwać długo, ta walka może trwać krótko. W zależności od tego, jak dużo Mroklumów rozbijemy naraz. I oczywiście musimy uważać czerwone lumy, czy czerwone ataki, czy co to jest. Ponieważ jeżeli to go dostaniemy, jeżeli to wlecimy, to tracimy życie. A życie jest cenne i to bardzo. O, sobie zawiecimy, bo tu jest jeden Mroklum, tu sobie znowu zawiecimy. Nie wiem, czy do niego zdążę. Chyba nie. Dobra, nie wiem, ile mu życia mu zabieraliśmy, nie wiem, ile się on uzyskał. Zaraz się dowiemy. I oczywiście walka trwa, dopóki tego życia całkowicie nie straci. Lecimy, panowie i panowie. No, stracił. Nie stracił połowy, w sumie smuci. No dobra. I tutaj ogólnie w sekcji poprzedniej latającej, gdzie mieliśmy właśnie to znowu strzelanie. To strzelanie mieliśmy. Mogliśmy przytrzymywać gdzieś, żeby cały czas strzelać. Tu musimy klikać, nie możemy przytrzymać. Co jest głupie. No ale dobra. Może to wytłumaczyć, że na przykład nie wiem, może to mu tą maszynę uszkodzili po tezy, czy co? Kolej ja wie. No ale dobra, próbujmy. Oczywiście musimy też zestrzeliwać te czerwone ataki jego, żeby nie dostać obrażeń. Jeżeli on nas wleci, zaje mu to bejło, zestrzelimy, to dostajemy obrażenia, wiadomo. Trzymaj się, Andy! Wyciągniemy cię! Zamknij się, ignorancie! To André, słyszałeś? Nazwał mnie ignorantem! Oklepca! Globox. Nie wiem, jak to powiedzieć, ale jesteś idiotą. Tak, tak po prostu jest. Okej, tu teraz uderzymy. I oczywiście tych czerwonych lumsów czy ataków jego, czy co to jest, jest coraz więcej, im mniej ma życia, wiadomo. Walka musi być trudniejsza, nie może być taka sama cały czas. Chyba tu uderzymy, może coś skosimy. Trzech skosiliśmy, okej. Dostajemy punkty za zabijanie ich, także tu może naprawdę sporo punktów zdobyć, jest sporo naprawdę wszystkiego. O, nie chcę dostać. Okej, to chyba nie zdążymy już. Nie, zdążymy już. Chociaż byśmy zdążyli do tego. Aj! No cóż. Strzelam, że 4 razy on będzie wstawał, że 4 razy wstanie, bo go zabijemy. Takie jest moje przeczucie. Chociaż nie. Możliwe, że 3 razy wstanie, że na 3 razy jak wstanie, to już nie wstanie. Jako położymy potem. Okej, nawalamy. Panie i panowie, nie poddajemy się, nie ma w ogóle takiej opcji. Zbyt długo pracowaliśmy, żeby teraz się poddać. I też widzicie, mamy zakręty, bo fajne jest to, że tutaj arena faktycznie jest ograniczona. Faktycznie wzięli pod uwagę to, że arena może być ograniczona, że nie lecimy, nie wiem, nieskończoność, na przykład, nie wiem, winda leci w nieskończoność i tak dalej, w niektórych grach. Tutaj faktycznie mamy ograniczoną arenę, czyli jeżeli zbijemy mu tarczę, a przy co mamy zakręt, to on faktycznie poczeka na ten zakręt i dopiero nas zaatakuje. Co jest mega, mega fajne. Udało się. Słuchaj, tak. Wypuść Andy'ego, a potem porywaj sobie ile chcesz. Wszystkie myślenie. Okej. Okay. Po tym jak z tego wstanie, to już jak go rozwalimy, to już nie wstanie. Panie i panowie, kończymy tą grę. No widzimy, raz, dwa, trzy, cztery, pięć mikrofonów. Czasami były dwa, czasami były trzy, jak grałem sześć nawet. Okej, okay. Nie wiem, czy zdołam rozwalić wszystkich, powątpiewam, nawet nie widzę, gdzie lecę. Nie wiem, czy go rozwalę nawet. Nie rozwaliłem go, nieważne. Nie wiem, czy się rozwalić wszystkich, byłoby naprawdę fajnie, zostało trzech. Czterech, przepraszam, tam jeszcze jeden idzie. Tutaj. Tu gdzieś. Nie trafiłem go, dobra, trzeba będzie zawrócić. Okej, czy rozwaliłby wszystkich? Rozwaliśmy wszystkich! Pięknie! Ale to nie oznacza, że nie zostało mu życie. I panie i panowie, to jest ostatni raz, kiedy on wstanie. Następnym razem rozwalimy mu tą tarczę i stracimy bejło. To jest koniec. Reflux, przygotuj się na swoją porażkę. O tak, panie i panowie. Mam nadzieję, że ta seria wam się podobała. Mam nadzieję, że ta seria zostanie zapamiętana na moim kanale. Tak bardzo, jak ja pamiętam tą grę z moich młodych lat dzieciństwa, kiedy ogrywałem to z moim przyjacielem, z moją konsolą. To naprawdę, okej. Refluxie.
Wiem, że marzysz o zemście na Raymanie, ale ja marzę, żeby skopać twoje dupsko. I aktualnie powiem ci, stary, że twoja tarcza właśnie nie wytrzymała mojego ostatniego ciosu. I tak samo po tym zakręcie twoje perło nie wytrzyma! Woo! Pięknie, rozwalony. We did it! We did it! Nie! Nie dotykaj mnie! Nie! Nie! Glabox! Ratunku! Boję się! Nie! O! Czy trzeba było cały świat zmieniać? Czy trzeba było być rządem władzy? Czy trzeba było takie rzeczy robić? Co? Czy trzeba było przez takie męki, rozdorze marzeń, coś, jaką mi słowa? Czy trzeba było to wszystko robić? Nie. Teraz kliknę mój magiczny przycisk V i on zamieni się w czerwonego luma. Także cóż, moi drodzy, to by było na tyle na tym poziom. BOOM! Brawo ja! Super. Ostatnia kascenka. Bum! Wycili na miejsce. Hej! Od tego się zaczęło! Nareszcie będę mógł się porządnie wyspać. Hej, a tobie co jest? Chodzi o Andrę. Brakuje mi go. No wiesz, teraz jest mu znacznie lepiej. Zobacz, jakie te lumki są szczęśliwe. To co? Chcę, żeby Andrę wrócił. Wiesz, może lepiej nie. Zresztą, nie bardzo wiem, jakim cudem. Trzeba nastraszyć czerwonego lumka. No wiesz co? Nie mam co robić, tylko straszyć lumki. Patrzcie, dwa księżyce mają w swoim świecie. Kto bym pomyślał? Mamy tylko jeden. Jesteśmy gości. God damn. Chociażby jemy nawet się coś nieładnego. Tak to jest właśnie, jak się nie ma tego. Tak to właśnie jest. Ręce żyją swoim własnym życiem. God damn it. I czy to, co Globox mówił, się potwierdziło? Jak najbardziej. Andy powstał z powrotem. Matko, co to jest za kod? Okej, okay, to jest kod do wyścigu lumów, który kupiłeś na internecie. Nie wiem, czy to podziała, bo tutaj sobie tylko użyć, jeżeli znajdziecie miejsce, żeby to użyć. Ja tego nie potrzebuję, tego nie używałem. Nie zamierzam, także uwaga. 3, 4, napisy końcowe. Z moją oczywiście ulubioną muzyką w całej grze. Lepiej być nie mogło. Panie i panowie, Rayman 3 Hoodlum Havoc. Moja bezapelacyjnie ulubiona gra na całym świecie. Nie ma lepszej gry, nie ma lepszej przygodówki, nie ma lepszej platformówki, nie ma lepszej komedii na całym świecie. Oczywiście jest dużo gier, które się uśmiałem, może nie bardziej, co tak samo, na przykład Deadpool, który był na Steamie swojego czasu, był bardzo śmieszną grą. Masa była gier, na której się uśmiałem. Undertale, też się bardzo uśmiałem. Jednak Undertale to były inne typy. Deadpool to był inny typ. Rayman 3 w porównaniu do Raymana 2, Raymana oczywiście oryginalnego, kompletny skok w górę moim zdaniem. Cokolwiek ludzie mogą mówić, że Rayman 2 ma 19 poziomów, Rayman 3 ma tylko 9 poziomów. To nie, dla mnie nie jest ważne. Rayman 3 to jest klasyka w swoim rodzaju. Oczywiście jest to ostatnia gra Raymana, gdzie było proper 3D. Potem mieliśmy oczywiście Legends i Origins. Chyba odwrotnie. Jeszcze mieliśmy Kuliki po drodze, ale Kuliki nie traktuje jako prawdziwą grę 3D. Oczywiście były te gry i oczywiście główna gra cała, gdzie uciekaliśmy za pomocą przepychaczy z więzienia. To był zbiór minigierek. Te tutaj nie traktuje jak prawdziwa gra 3D przygotowa platformowa. Mówcie co chcecie, dla mnie ta gra jest najlepsza. Michel Ancel, moje pokłony dla ciebie, stary. Moje pokłony. I ja wiem, co napisałeś na Instagramie. Wrzuciłeś zdjęcie Raymana z jego figurki.
mój drogi, jeżeli ty zrobisz kiedykolwiek Rayman 4, jeżeli kiedykolwiek zrobisz Rayman 4, ja kupuję od razu najlepszą wersję, jaką kiedykolwiek będziesz miał. Ja wydam każde pieniądze na tą grę. Kocham Raymana, kocham tą serię, to było moje dzieciństwo. Jeżeli kiedykolwiek wyjdzie Rayman 4, co prawdopodobnie zapowiedziałeś, to nie jest potwierdzone, co powiedziałeś, to jest twoja wola, że po Beyond Good and Evil 2 będziesz chciał wydać Raymana 4 i chcesz go przywrócić na jego czwartą przygodę 3D, bardzo cię proszę, zrób to. Wiem, że tego filmu nie obejrzysz, wiem, że mało osób ten film obejrzy, ale błagam cię, stary. Błagam cię na kolanach, stary. Ta gra jest niesamowita, Rayman 2 też jest niesamowity, Rayman 1, nie grałem, więc nie wypowiem, ale gry 2D, może lubię gry 2D, ale Rayman nie pasuje pod gry 2D, ponieważ to była pierwsza gra Raymana, z którą się zapoznałem kiedykolwiek, grałem w nią na oryginalnym Xboxie, więc ta gra ma naprawdę szczególne miejsce w moim sercu. Jaka będzie następna gra? Nie mam żadnego pojęcia. Jaka się pojawi, taka będzie tak naprawdę. Będzie oczywiście vlog, o którym mówiłem we vlogu. Dziwnie to brzmi, ale tak było. Zobaczymy, jak to będzie. A tymczasem żegnam się z wami, moi drodzy. Na razie, cześć, pa. Trzymajcie się i do zobaczenia w następnych seriach na tym kanale. Trzymajcie się. Pa, pa.